Co według Ciebie stanowi o wyjątkowości mężczyzny? Wiesz co, wspominałam przed momentem, bo zostałam zapytana o to, co w tych misterach jest ważniejszego, czy chodzi o to, jacy oni są. Ja nie poznałam ich osobiście jako ich charakteru i tak bardziej, jacy są na co dzień, ale mogę powiedzieć po przykładzie Kuby Kucnera, którego poznałam, i jest naprawdę bardzo wartościowy człowiek, nikogo nie udaje, jest bardzo empatyczny, pomocny i tak dalej, a ten jego wygląd to jest tylko taki dodatek. I ja myślę, że u większości, jak u nie wszystkich tych chłopaków, to idzie tak samo. Czyli jeżeli nie wyglądałby tak jak tutaj ci panowie, ale by cię urzekł czymś innym, jakąś cechą charakteru, to mają szansę. Pewnie, że tak. To znaczy, ja nie wiem, czy ja nie jestem za stara, bo tam nie wiem, jaki jest przedział wiekowy, ale nie, no żartuję, ale no wiesz co, no też jesteś kobietą i wiesz, że czasami wystarczy ta iskierka wokół, prawda, czy uśmiech. A czy ty już w ostatnim czasie zauważyłaś taką iskierkę u jakiegoś mężczyzny? W sensie w swoim życiu, tak? W moim kierunku? Było kilka takich powiem, że nie momentów, tylko z takich sytuacji, że dostawałam dużo wiadomości różnych, przeróżnych, zdjęć i tak dalej. Ale to nie jest to samo, jak spotkać się z kimś na żywo, prawda? Czyli ja sobie tam nie wyobrażam, żeby spotkać się z kimś poznanym przez internet, bo jakoś tak nie przemawia to za mną. Po prostu sobie spokojnie czekam na swój czas.